To idziemy tak. Troll, nekery. Nekery bym zrobił. Live. Co, muszę jakiś item, tak? Przeczytam tego questa. Nie, no ja tu wybrałem... Widzowie, ja wybieram, zależy od misji. Ja nie wiem, że idę w którąś stronę. No tu... Ludzie chcieli wybić nekery, a szmata ich zlurowała, żeby ich elfy zabiły, a oni chcieli dobrze tym razem. Więc dlatego poszedłem z ludźmi. Bokiego grzyba my to nosimy, że skoroport jest zablokowany. Żeby nie odwyknąć. To. Noś, noś. Wiedźmin zabije potwory, a my będziemy gotowi i wnet odpłynie. Widzowie, wiecie co? Grę mi waliło. Kiedy był save? Przed wyborem? Może był autosave potem? Teraz zobaczymy. No nic nie zrobimy. Przynajmniej grę wywala, a nie streama jak na pieprzonych Jediach. Elfka zaprowadzi gdzie idzie. Nie no, chyba będzie po tym, myślę. Autosaving. Szkoda było mi widać tę grę. Przecież jest na Steamie. Ja bym jeszcze kupiłem 50 lat temu. Dobra, czekaj. Widać? Z kiedy ten save? Chyba po tym, nie? Promka, jak ktoś chce na Steam? Nie. Kupcie na Enebie tę grę. Pieprzyć Steama. Dobra, czekajcie. Level. O właśnie, nowe drzewko. Zobaczmy magię, co to jest. Skip. Alchemia, co to jest? O! To jest ciekawe. Liczba uzyskiwania składników, czas działania eliksir. To fajne. Wszystkich bitych eliksirów? O kurde, dobra, alchemia jest fajna. Magię chyba tylko skipniemy, bo mi się nic tu nie podoba. Będziemy grali szermierka, alchemia, git? Czekajcie. Kontrowanie ciosów, ja to chciałem. Kontrolnicie odprzyjemy szansę na natychmiastowe zabicie kontrol 10%. Robimy build pod one shot. Same itemy, co dają szansę na one shot. Plus same kontry, znaczy riposty. I git. Bokiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro port jest zablokowany. Dobra, czekajcie, a tu jest gdzieś napisane? Bombę zwaną kartaczem. Potrzebuję kartacza. Żeby nie odwyknąć. Tu się robi w alchemii? Te kartacze i tak dalej? Nie chyba. Gdzie to się robi? Chyba, że ja nie mam receptury. Nie mogę nie mieć.
Piel, puszczyk, smoczy sen, gwiazda, cięty, pożoga. To się ma kartacz nazywać? Nie mam, w dupę, muszę kupić, no. Ten bigos chyba ma już dosyć. Milcz, kobieto. Kartacz. Tu jest jakiś handel. Masz, kolego, kartacza? Czajka, mgła. Komendant zrobi z nimi porządek. Niech tylko upora się ze Skojatel. Prędzej z nieba spadną sardele niż Loreto złapie Jormę. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? No nie wiem. Mamy od tak podejść i spytać? Przyjrzyj się dobrze. Dar. Cześć! To w czym możem... Ja od niego miałem tego seta kupić, ale też się kupi Zoro. Ja pierdzielę, ten też nie ma. Cedric będzie miał, ale z nim był główny quest. Tu jest napisane, że to on ma? Nie, no nie ma. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? No nie wiem. Mamy od tak podejść i spytać? Ha, witamy. Można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Chcieliśmy ją przetestować w Wyzimie, w laboratorium. Widząc Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, dwa, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania. Nie możemy zdradzić nic więcej. Wchodzisz w to? Czemu nie? Świetnie. Znakomicie. Gdybyś jeszcze zechciał prowadzić dzienniczek eksperymentu... No, nie przesadzaj. Przeczytać o Endragach mam, żeby rozwinąć questa? Co to w dupę ma być? Czyli tu jednak te książki coś dają. A jednak chyba, to że to jest takie... dla siebie czytasz. Ponoć elfy wynajęły wiedźmi. Cenę, bo mutanci aż się palili do królu. To akurat nie musimy uwierzę. To zdobyć. Był handla z książkami. Właśnie z Wiedźminem. Ani chybi to mutant na smyczy wywiadu. Ale gdzie on w dupę był? On se łaził losowo. Suszy mnie psia krew, ba. O, to jest on. XD. To nie kupię książki. Karcz mnie może. Tu jest witam. Handlarz. Aha. Może on będzie miał kartacza, nie ma. Uszczypie w tyłek, a napiwku nie da. Zachowuj się, Wiedźminie. I obyczajowa Dekrengolada. No nic, no. To do karczmy jeszcze można zajrzeć, tak to. Był ten handlarz z książkami, ale... nie wiem, czemu nie mogę z nim gadać. Chyba, że on w karczmie teraz siedzi. A ona wtedy mówi, kocham cię! O! Koguż to ja widzę! Witam! Widywałem cię w Wyzimie!
Ty. Widzę, że chcesz pogadać. O co chodzi? Opowiadaj, jak było z Foltestem. Chcesz znać wersję, która nie dotarła jeszcze do Flotsam? Król zginął w tajemniczych okolicznościach, a nad jego ciałem przyłapano wiedźmina z zakrwawionym mieczem. Mnie. Zabiłeś go? Cokolwiek powiesz, zostanie między nami. Ktoś mnie wrabia. Zabójca uciekł. I co zrobisz? Nie będziesz biegał książek? I uderzał na oślep, licząc, że winny sam wejdzie pod ostrze? Nie muszę. Winny jest w lesie ze Skojatel. Znajdziemy się. Geralt, błagam, nie rób nic głupiego. Nie wychylaj się. Jak Loredo się dowie, że podejrzewają cię o zamach. Złożyłeś Vernonowi raport o Flotsam. Zauważyłeś coś niezwykłego? W Zamtuzie mają wspaniałe dziewczyny. Polecam. Jedna z nich. Jaskier, wiesz, o co mi chodzi. Osada jak inne. Port, karczma, cuchnąca mułem rzeka. No, tyle zobaczy zwykły człowiek. My, poeci, patrzymy też w ludzkie dusze. Nie jest dobrze. Byłem świadkiem kradzieży w majestacie prawa. Strażnicy śmiali się, konfiskując towary. Mówili, że wreszcie zaprowadzą porządek. Widziałem, jak pijane bandziory biły elfkę, a nikt nie zareagował. Wiem, tak jest wszędzie. Po co ty to oglądałeś? Ale tutaj już nawet nie chodzi o nienawiść czy szukanie winnych. Ludźmi powoduje chłodna nie oglądaj tego. Szukają pretekstu, by się wzbogacić. No dobrze. Potrzebuję informacji. Czegoś, co naprowadziłoby mnie na trop królobójców. Znam tylko plotki krążące od śmierci Demavenda. Ludzie oskarżają niemal każdego. Elfy, Nilfgaard, Rivów. Niech zgadnę, zamieszani są w to też zrikańscy alchemicy i niziołki. Śmiała teoria, ale Motłoch wymyśla jeszcze ciekawsze. Wiesz co? Co? Tak naprawdę najbardziej niepokojącym skutkiem tych zamachów jest zamęt powstały w ludzkich głowach. Co dokładnie masz na myśli? Chaos. Ludzie nie wiedzą, co myśleć. Nie wiedzą, kto jest dobry, a kto zły. A czasy są nielekkie. Kto wie, co z tego wyniknie? Co tam szpiegu w polityce? O czym śpiewają ostatnio poeci? Edirn ma kłopoty. Henselt stoi z wielką armią nad Pontarem. Lada dzień zaatakuje. Dawno nie było wojny. Lubi bawić się żołnierzykami jak wszyscy mali chłopcy. Jednak Kedwen nie pójdzie tak łatwo. Granic pilnuje tam Saskia Smokobójczyni. Co to za jedna? Jakaś najemniczka? Chłopka. Samozwańczy generał czegoś w rodzaju ochotniczej armii Edirn. Co za czasy. Kobiety chwytają za miecze, bardowie parają się polityką. Mam przebłyski pamięci, Jaskier. I coś sobie nowy przypomniał. Dziki gon. Własną śmierć. Twoją śmierć widziałem na własne oczy. O czym ci opowiadałem nieraz. Yennefer poświęciła swoje życie, żeby cię uratować. Myślałem, że przypomniałeś sobie, co było potem. No, jak to się stało, że jesteś tu teraz? Ja cię słyszę, widzę, ty oddychasz, żyjesz, chłopie! Żyję, ale jeszcze wszystkiego nie pamiętam. No dobra, coraz lepiej. Pamięć wraca powoli. Co ty tak siedzisz? Dobrze cię widzieć, Zoltan. Właściwie co tutaj robisz? Zoltan wygląda normalnie, no way. Długo by opowiadać. Gdzie jego oczy? Zasrane to życie. 6 lat tyrasz jak wół, słuchasz bździn starego Breckenrixa. Klejnoty kupujesz. Zerwała zaręczyny. A ja dureń gawota się uczyłem. Ale chuj tam. Było, minęło. Czniać się Dorę, młotownię w Nowigradzie i wszystkich Breckenrixów świata. Wracam do handlu. Jak forma. Co robisz na tym zadupiu? Znaczy, teraz? Szlifuję kamienie dla Shilly de Tancarville. Mamon. Precyzyjna robota, ale... To jest wyjątek od reguły. Biżuteria? A gdzie tam? Czarodziejka konstruuje jakieś magiczne ustrojstwo. Całe dnie wpatruje się w to jak sroka w gnat, ale... Chyba bez rezultatów. Raz tak się rozzłościła, że cisnęła wazonem o ścianę. Temperamencik w tych czarodziejkach, mówię ci. Tak, Andrew, no. Jaki. Dobrze mówisz. Jest tu jakiś dobry płatnerz albo kowal? Jest, mała kuźnia przy murze. Dość prymitywna. Narzędzia pamiętają chyba koniunkcję sfer, ale do naprawy broni wystarczy. Możesz też ulepszyć miecz jakimś znakiem runicznym czy
kazać ozdobić zbroję. Tylko żebyś nie wyglądał potem jak jaskier na otwarciu nowego burdelu. Rozejrzyj się też wśród handlarzy, może Loredo nie rozkradł jeszcze wszystkiego. Rozmawiałem z komendantem. Nie ludzie mogą mieć problemy. Skurwiel tylko czeka na jakiś pretekst. Wystarczy jedna prowokacja ze strony Jorveta, by kazał nas zaatakować. Skąd wiesz? Usłyszałem przypadkiem. Lazł kiedyś po nocy przez port i gadał do siebie. Pijany jak troll. Śmierdział też podobnie. Mówił o porządkach i świecie tylko dla ludzi. Śmiał się i rzucał przekleństwa w stronę więziennej barki. Ta gnida coś knuje. Jorvet to chyba wyczuwa. Stara się nie prowokować Loredo, tyle że... Jego skojatel mogą mieć inne zdanie, no i słabsze nerwy. Dobra, dawaj jak na łapę. Jak tam twoje mięśnie, Zoltan? Twarde jak bycze jaja. Siłowanie to krasnoludzka specjalność, no. Musimy się kiedyś spróbować. Choćby i teraz. Siema, witam. No to dawaj. No to pokaż te bycze jaja. Pokaż te bycze jaja. U, chłopie. Herlawyś. Dobra, leży. Masz łapsko jak i madło. Łatwo nie było. Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów, Jarpena czy Sheldona, musisz się z nimi spróbować. Zdziwią cię. Dobra, czekaj, bo jeszcze dialog był. Ty, to jest ten handlarz książkami? Cześć. Nie. Ten? Kto to jest? A, tak, tak. Co tak, tak? A, tak, tak. Słyszałeś może o niejakim Cedriku? Czy słyszałem? Czy słyszałem? Schlałem się z nim w zeszłą sobotę. Ledwo do domu trafił. Gdzie go szukać? Całymi dniami gapi się w puszczę Zambony przy Binduze. Dziwak, ale łeb ma mocny. Dzięki. Dzięki. Widzicie, jest napisane dowiedz się więcej o Endriagach, czyli to jest ważne. Chcieliście mnie zbejtować. Muszę się dowiedzieć więcej. Powaga. Czego? Dzięki, domek. Trzymaj się ode mnie z daleka. Witam. Pozdrawiam. Ty, na dole byliśmy. Tam była walka, nie? Tu nie byliśmy. Właśnie, gdzie my mieliśmy magazyn? Chyba tutaj na górze, nie? Trzeba pójść. Uważaj na lewy sierpowy! Odłożę rzeczy najpierw. Czej. To nie tu? To na dole było? Trzymaj się ode mnie z daleka. Czyli tupe magazyn. O tu. Ty, czekaj. Miałem sprzedać tyle śmieci. Mam teraz mi się przypomniało, jak chciałem chować. Te kloce drewna schowam, bo one są do czegoś tam potrzebne. Chyba tyle. Resztę sprzedamy.
Ostrożnie z tymi mieczami. Ona chce coś... Aha, ja mogę jej wszystko sprzedać. Tylko ona ma mało na sel, dobra. Masz. Nie wiem, czy to selać. Uważaj na lewy sierpowy! Adam, to... Zatańczymy, biały misiu! Kurde, widzowie, nie wiem, gdzie był ten typ. Tu się jeszcze da wejść. Nie wiem, gdzie jest ten typ od książek, a chcę je kupić. Kowal daje więcej za miecze? A tu jest taka mechanika tu? Okay. A Luisy. Ale jak chcę książki w dupę! O mnie popieprzy. Ja chcę książki. Ja chcę książki. Ale widzę, i to jest problem. Nie ma tych książek. Wiedźminie 3 tak jest? Czy co, że bijesz mopki i Geralt się uczy, co bije? To w czym mo... Nie, on nie miał książek, nie miał. Gówno miał. Patała w dupę. No tu łaził taki handlarz. Bo my dla niego questa robiliśmy. Ale go w dupę... No to jest on! Przysięgam, że to on! Ale nie chce on mi sprzedać! Parszywa szmata, no! Nie mogę, nie da się, no! Spieprzony quest, rozumiesz? Wykonujesz quest dla typa i już się nie chce sprzedać! Skaranie boskie z tymi obcymi! Kiedyż oni się wreszcie wyniosą? Morda! A czy dziewczyna może zostać wiedźminem? Nie. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. I co on na to? On jest jeszcze... Nie wiem, widzowie, czemu tego nie mogę kupić. Idę do Cedrika, może on będzie miał. On ma być tam, gdzie elfy, nie? Nie ogarniam tego, czemu ja nie mogę z nim... Wcześniej miał bardzo dużo tych książek i teraz nie mogę z nim handlować. Sklep? No ale to na mapie by było, jakby miał sklep. Ja byłem w każdej ikonce. Czekajcie, że mogę go oznaczyć. To było to? Tak. Chyba on jest tu zaraz. Ale tu widzę zielone kropki. To były questy? Macie jakieś zajęcie dla Wiedźmina? Roboty u nas starczy i na trzech Wiedźminów. I co? Skoro my biedni. Jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we Flotsam pod karczmy. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno trola nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówili. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodzikę, znaczy się ma w budżecie pieniędzy. Na Masz na myśli Kejrana? Jak go zwał, tak zwał. Rzeczna bestia, o niej mówię. Jeszcze nasi pradziadowie się z nią mużerali. Ale ostatnio nie idzie wytrzymać. Sieci rwie, ryby jadędławi. Nawet Loredo powiedział, że skoro lokalna gospodarka uznaje uszczerbunku, nie ma wyjścia i trzeba się wykosztować na czarodziejkę. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie. Loredo wy... Dzięki. Bądź... Tu jeszcze jest ktoś. Pozdrawiam! To... A to Heca! Chłop na mnie napluł. Aha. Wkurzony, chodzę od rana. Nie ma jednak tu chyba nikogo jednego. Witaj. Witaj.
Dobra. Do tej chaty jeszcze tylko wejdziemy. Gubi je, czy... Po co mi dwa miecze? A ten co ma na sel? A nie, od niego chyba kupowaliśmy, co tam miał ciekawego, nie? Dobra, idziemy do Cedrika. Siema, Quinto! Będzie nadrabianie wody ubowolne jutro? Dobrze, a niedawno zaczęliśmy. Mało zrobiliśmy do tej pory, bo szukam pobocznych rzeczy. Nauczony Wiedźminem 1, ale... Tutaj jest bardzo mało pobocznych rzeczy. W porównaniu do jedynki. Ja pierniczę. No idź. Oho. Imbelk, niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimia. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. 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 Jak ci się mieszka z żołnierzami Rosza? No... Wybornie. Znam już chyba wszystkie fekalne żarty świata. Dowiedziałam się, że można wybekać oficjalny tytuł cesarza Nilfgaardu bez wspomagania się piwem. Oraz, że Krótki ma 16 dzieci, wszystkie noszą imiona od temerskich dywizji piechoty, a jego przydomek nie pochodzi od przyrodzenia. No ale miło, że się o mnie troszczysz. Widzę, że humor dopisuje. Nie troszczę się. Tak naprawdę to nawet ich lubię. To dobrzy ludzie. Jeden nawet mi się oświadczył. Który się ośmielił? Tajemnica. Myślałem, że chłopcy Rosza mają do mnie chociaż odrobinę szacunku. Przypomniałem sobie tajemnica. Żaden nie przeżyje. I młodego chłopaka z widłami. Pamiętasz coś jeszcze? Śmierć. Lub stan bardzo jej bliski. Nie jestem pewien. Czułem, jak uchodzi ze mnie życie. Aha. Byłam tam. Chwilę później. Za późno. Nie smuć się, czarodziejko. To tylko wspomnienia. Mamy na głowie większe problemy. Coś mi mówi, że jeśli odzyskam pamięć, znajdę odpowiedzi na wiele pytań. No właśnie, przydałoby się. Dobry. Dobry. Dobry, dobry. To ty jesteś Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Triss Merigold. Pięknie pachniesz, Triss. Cedric. Spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Dupa. Pohandlować oczywiście. Co tam masz, przyjacielu? Oczywiście mówię wam, że ta gra jest zbugowana. Czemu nie mają książek? Co to, dupa? Dobra, co ty masz? Czy ty masz tego kar... O, jest karta, 70 bierzemy. Możemy iść na Nekery, ale to... Już pogadajmy z nim, jak przyszliśmy. Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się no, dzieje? Poszukam tego Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych, jak do rana pójdę spać. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców. Ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów,
Na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez dom ich, RB. Albo przez ich rodziny. No oczywiście. Spróbować nie zaszkodzi. Ale no już pogadajmy z nim o wszystkim. Mam nadzieję, że to nie skipnie jakoś fabularnie. I z Roszem nie gadałem od kiedy wyszedłem od tego bossa wioski. Nie wiem gdzie on jest. Nie było go w karczmie. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać nekery z dala od bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż nekery. Czyli staruch, znaczy Kejran. Muszę go poszukać. No, coś. Nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca jak robić dzieci. Wy wiedźmini wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potworę w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwytanego wewnyki nekera, dla ciebie będzie to pestka. No i na co wiedźmini w tym świecie, jak tu każdy, nawet wielki łowczy umiał zabijać potwory w jedynce? Wiedźmini to przeszłość. Ta elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą, jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna, że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. Pani są. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano, może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi kim przed ty właściwie jesteś, pajacu? W lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. O co walczą Skojater? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych, walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty? A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorveta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę... To są cieniem dawnej chwały, Enzi. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka. Albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Aj, te wiewiórki w tej może części. Słyszałem, że wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. Co ty w dupa? Zrób mi te kartacze pieprzone, kolego. Co? A ja je sam mogę zrobić. Tak. I to jest taka bomba. Ty nawet mocne. To kosztuje po jeden? My mamy tego aż tyle? O kurde. Cztery są gniazda. Ale zróbmy 6 na wszelki. A ja go nie pytałem o najważniejsze, to żółte. Dobra, jeszcze jedno. Chcę zabić Kejrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. No, 6 trzeba zrobiłem. Było go zabić wiele lat temu. Teraz. No idę teraz na pobocze teraz. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet Skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę.
Znajdziesz zniszczony most Enseed. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Kejran. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Co ty w dupę? Co ty w dupę? A ty co? Poczek. Ostrożnie tutaj! Idę do tego... Znaczy prześpię się do rana. Idę do handlarza i do tego... Do Rosza bym jeszcze poszedł. Nie gadaliśmy z nim. Muszę zmienić swoje tego, podejście do gry, bo ja w to gram jak w jedynkę, czyli w każdy kąt zaglądam. A tu mało takich pobocznych rzeczy typu jak w jedynce jest. Wiesz o co mi chodzi? Że raczej biegasz tylko do NPC-tów oznaczonych. Pyk. Mówię to piąty raz, wiem, ale ciągle gram jak w jedynkę. To jest problem. Nie nekery, nie nekery. I teraz tak, mapa. Nie wiem jak się to gówno przybliża. A, da się przybliżyć. Ten sklep księgarza nie jest oznaczony? Chyba nie. Dzięki Keeper za 20 lat. Witam. Witam kuzynów. Witam. O! Co tam u was słychać, moja droga? Co to jest? Dzień wołania dzieciaków, w nocy jęki starucha. Jak znajdujesz życie na wsi? Mówię wam, że to on. Naprzeciwko kowale to ma być, czyli tu, rozumiem, tak? Idę sprawdzić. Ty, jest! Widz miał rację. Witam. Witam. A pytanko, da się tu coś ukraść? Na cholerę ci tyle żelastwa, hmm? Jestem złomiarzem. Nie wiem, poklikam te książki, bo wydaje mi się, że jak nie kliknę, to Geralt nie ogarnie, że je czytał. Ja pierdzielę. Pyk, pyk. Ty, ale tu nie ma oznaczone, czy czytał jak w jedynce, czyli to chyba nie trzeba, wystarczy kupić? Dobra, robimy eksperyment. Po prostu kupię. I zobaczymy, co się stanie, dobra? Pozwolisz, że rzucę. A, proszę? Ty, on ma o tych Endriagach? Cześć, ptaszkiem to, a, że mamy. Jest. A o Nekera chcesz kupić? I tak dalej? Utopcach? Upiorach? Zgnilicach? Nekerach? Kejranach? Harpiach? Jeszcze nie jest za późno na skruchę!
No i trzeba to kliknąć, zobaczcie. On nie ogarnia, że to kupił. Geralt. O harpiach, kejranach, nekerach, zgnilicach, upiorach. O! Podniesiono coś tam, nie wiem. Utopcach, endriagach. Krabopajonkach. Smokach. No! I co? Dzięki, Jamro. Dziękuję bardzo, serowaty książę. Witam. Serowy? Serowaty? Dobra, czekajcie, ale co ja mam? Czy to mi pokazuje teraz te jakby... Gdzie te mopki mogę znaleźć? Po prostu to jest... Tak, żeby się wkręcić, a ja tego nawet nie przeczytałem. Chyba pójdziemy... Pójdziemy tu i luj. Tu się nic nie oznacza na mapie, po prostu się gra. Teraz itemki z nich dropią? Właśnie, czekaj. Nie, mamy dużo tego. No dobra. To idziemy szukać mobów. Królowa Endry, jak dwie. Dokąd zmierzasz, koleżko? Nie wiem. Do lasu. Kradłem. Czyli tu jest taki mały, otwarty teren. O kurde, ty! Za stary na to jest. Endriaga! Dobra, easy. Oj! O właśnie, parowa... Czekajcie, muszę przetestować, bo ja... To wigor kosztuje chyba parowanie, tak? O kurde, no hita parowaniem! Nice. Ja gram tylko pod pary. Lies of P gameplay. Tu jest. Dzięki, panie. Zwariować można. Ten przeklęty las roi się od dziadostwa. W dodatku ten kurwisyn całkiem ogłupiał. Kto? Troll. Od lat bierzemy to za przechodzenie przez most, ale miał w zamian dbać, żeby ten się nie zawalił i miał odganiać dziadostwo. To o co chodzi? Kupcy z portu mnie posłali, żebym się dowiedział, co i jak. Tędy wiedzie jedyna droga. Patrzę, a most w ruinie. A ta bezczelna kutasina wyciąga do mnie łapę i chce gorzały za przepuszczenie. Przez tę kupę gruzu się pytam? A ten jak mi w pysk nie przyłoży, wszystkim gwiazdy zobaczy. Troll go. Loredo wyznaczył nagrodę za jego głowę. Ten suczy syn to by nas najchętniej całkiem od świata odciął. Most jest nam potrzebny, tyle że naprawiony. I troll jest nam potrzebny, tyle że trzeźwy. Jak chcesz zarobić, to nie zabijaj trolla. Idź do naszego wójta, on ci wszystko wytłumaczy. No byłem już. Dobra, czekaj, bo rzeczywiście jest most cały rozpieprzony. Trolla nie widać.
Jest. Tu jest, to jest troll? Dobra, ale najpierw Endriagi i Nekery. Rzuć w niego petardę. Nie. Nie! Dobra, czekajcie, czyli te królowe, to one są w jakichś konkretnych miejscach, czy... respią się? Oj! O kurde! Nie, nie sparował! Nie sparował! Ej, ale to pary to jest fake, bo inni mnie mogą bić podczas tego. To jest tylko jeden na jeden? Da się ją parować. Przecież widzisz obrazek, że się wyświetla. Tylko... skamem jest to... skamem jest to... no jak się nie da, jak przecież parowałem je wcześniej, co ty w dupę? Dobra, dość tego. Co ty chrzanisz? Nigdy się nie nauczą. Była gdzieś druga, ale jej nie widzę. Co to jest? Przetestujmy. XD. To był chyba zasięgowy hit. Ty, ja muszę wydać na to... wigor? Czy nie? O co chodzi? Ty, ja chyba jak Queen użyję, to nie mogę... znaczy Quen. Ty, Quen blokuje możliwość parowania. Do skipa to jest całkowicie. O, teraz było pary. Teraz, ale to tylko skam. Skamerskie to jest. Bo wtedy Quen nie mogę używać. Nie podoba mi się to. Chyba, że będę inny znak grał. Irden. Podnieś pułapkę. Podnoszę. Podnieś. Nie wiem, po co ja zbieram te pułapki. Chyba na sel. Nie mogę zapisać. Zdychaj. One są bardziej papierowe niż nekery. Co chodzi? Ty, tamta misja chyba była na późniejszy etap gry niż ta. Oho.
gdzie są królowe. Trzeba je znaleźć. Co to? Co jest, dupa? To jest gniazdo? Tak? A, to gdzieś. I tu samym zwiedzaniem wszystko znajdziemy raczej. Dobra, trzeba w to wpieprzyć bombę. Albo tego kliknąć? A, kwadrat po prostu. Dawaj. XD. Teraz otwórz. Naszczam teraz na to. Wiedźmińskim szczochem. Dobra, czekaj, królową trzeba znaleźć. Znaczy nekery też przy okazji zrobimy. Jak na to wpadniemy. Dzięki Ayrton za 8 lat, witam. Dobra, test pary. Nigdy się nie nauczą. Ty, na hita jest pary i nie dostają wrażeń w ogóle, no i git. Tylko pod pary, zero używania znaków. Solidne galoty. No czekaj, ale to jest gówno, że trzeba odznaczyć. No te pary to jest trochę skam, ale dużo obrażeń bije. To duży był. Musielibyśmy chyba ulepszyć albo blok, albo parowanie, żeby to lepsze było. Uch! No, pary by już go zabiło, ale nie mam wigoru. Nie, pary dużo bije, tylko problem jest... Kurde, w dupę, no ilu? Tu gdzieś gniazdo musi być, skoro aż tylu ich wychodzi. Dajcie mi ich zlutować, no! Skąd oni wychodzili? Czyli tu nie ma gniazda, oni wychodzą, oni się tu po prostu respią. Niedobrze, niedobrze. Ja pierdzielę, jest tu więcej niż w jaskini.
Kurde. Oni coś dają expa? Nie! Dobra, chyba ciała nie znikną, będę mógł je później zlutować, nie? Klules? No właśnie się tego obawiam. Klulesik wlatuje. Nie mogę. Kurde, no zabiją mnie. Boże, nektary są broken, porównaję do tych Endriag. Czekaj, to trzeba spokojnie. Nice. To było gdzieś tu. Tu jest. Nie. Przecież oni mają za duży res. Won. Jest. Udało się. Ja pierdziele. Wybuchaj. Podusz! Zapisz. Trzy. Ej, serio, lud zniknął? Nie no, jest ludź. Tamten biegną, to tam może jest ostatnie. Nice. Idziemy tam. Nie dało się lutować gniazd. Ja właśnie się zastanawiam, czy oni się tu respią też bez gniazd? Bo teraz w ogóle ich za bardzo nie ma. Gdzie? Muzyka bojowa była. Królowych nadal nie ma. Tutaj były te gniazda, tak? Co zniszczyliśmy? No nie da się zlucić. Nie da się zlucić. Widzisz? On. Bo tam skąd biegli powinno być jeszcze jedno. Z nich chyba i tak expa za bardzo nie ma, więc nie ma co tego nie niszczyć, nie? O!
No daj zlucić. Co to w dupę było? Uch! Ty, uciekają! No dobra, jest. Pieprzone debile. Nara. Dobra, easy ten questik. Teraz królowa. Dobrze, że nie ma takiego limitu jak w jedynce, że wiesz, jeden bosik i powrót. Żeby oddać. Tylko zdymamy co jest, co istnieje i dopiero wrócimy. Ole tanki, gówno. To jest dobry miecz on? Tak. Co to jest za gwardziszka? Nice. Widzowie, opłaca się w tej części farmić na mobach expa, czy to ledwo co daje? Bo ja nie wiem. Ja przecież więcej chyba wbijałem na questach, bo tam kilka leveli wbijałem, biegając po mieście po prostu. Co to jest? Co to? Więcej was matka nie miała. O kurde, co jest? Rozpieprzyliśmy kokon, ale nie mogę go. Co? Panekerek. Czyli szmata. Embryon Endragi. Nie, nekerek. A, to nie wybucha. Dobra. O kurde. Ty jest królowa. Na pary chyba ją, nie? O ja. Dobra, szmatu nie mać. Sama to łatwiej. No ale z gównem pieprzonym, dosłownie nic nie robi. Czyli najgorszym przeciwnikiem w tej grze to chyba będą masy mobów. Jak te nekery. Bo nie ma grupowego jak w jedynce. Gdyby był grupowy, to wiesz. No dobra, jeszcze jedna. Czyli my ją lurujemy, niszcząc takie kokony. Wtedy wiadomo, że ona gdzieś tu może być, tak? Dobra. Coś mogłem podnieść. Ale nie wiem co.
Czekajcie, tu się da iść. Czemu mapa się nie odkrywa, jak tu weszliśmy? Dobra, tu potem. Na razie szukajmy tych joj. Ale już się przestawiłem na tę wiedźminową walkę i lepiej już idzie. Wydaje mi się, że już będzie szło dobrze. Nie wydaje mi się, tu chyba iframe'ów nie ma ogólnie na rolu. Tylko trzeba unik zrobić tak, żeby cię... Żeby on machnął w powietrze, a nie w niego rolować jak w Soulsach. Co jest trochę dziwne, ale jednocześnie gdyby były, no to może byłoby za łatwo. Chociaż i tak, no nie jest za ciężko. Na razie tylko banda nekerów była w stanie mnie zatrzymać na 5 minut. Zobaczymy, może jakiś boss będzie czy coś. To są jajka tam, nie? Dobra, riposta. Dawaj. Dobra. Ale riposta daje iframe, powiedzmy, ale tylko na jednego moba, bo jakby drugi był obok, to bym nie uderzył, bo wcześniej tak było. To jest trochę pieprzone. Test. On to sam robił, to riposta była tak. To robi. Przewrót, Unix, runik. Cała animacja to jest. Co? Kto krzyczy? Kto? Ty? Dawaj. Ale spoko, że to Nahita zabija, to całkiem fajne. Dobra, czekajcie, szukamy tych jajek. Co to stuka? Ty! Skojatel! Dobra, tu chyba nas nie było, skoro jest mob. Ta po jajach, żeby zbejtować. Nie wiem skąd, na mapie nie widać skąd idzie. A. Nikon. Ta muzyka jest, bo jaja bije? Czy taki dźwięk słyszał Gołota? A nieważne. To są jajka tu? No to kamienie. Tak? Słyszał taki? Nie, tu byliśmy? Czy my to mi pokaże, czy są jajka? No tu się ukryło. Nigdy się nie nauczył. Jest. To jest jak ta Nike'a. DS2. Kickboxy też takie, więc pasuje. Ty, bije mnie czymś. Tupa, nie wiem jak to ona mnie bije. Ja pierdziel.
No wypieprzaj! Głupia szmato, no. Kurde. Bon! Ta mocniejsza. Ja muszę ją chyba odznaczyć, bo on... Chyba, że tu bardziej trzeba grać movementem. Walka w świecie zwierząt. No. Lądu ziemi. Da się to parować, tylko musi być jedna. To parowanie o tyle jest useless, że mogą mnie bić podczas tego. To jest animacja, nic nie mogę wtedy zrobić. To jest idiotyczne akurat. Dobrze idzie, dziękuję bardzo. Nie no, przyjemny jest ten gameplay, przyjemna ta waleczka. Tylko trzeba się przestawić z soulsów. Tak jak w tym Stellar Blade, że to nie są Soulsy. Dostałeś jakieś info, czy się dostaniesz do awantury? Nic nie przyszło, więc prawdopodobnie nie. Sadge. Już by chyba przyszło, bo jakoś zaraz są nagrywki. Nie, już były chyba w ogóle te nagrywki, no. Lipa, lipa. Ej, levela za to nie wbiliśmy. Tu się za moby nic nie dostaje chyba. O 7, no. Przestawić się, grać tak jakby to nie, by nie były soulsy. No ale wiesz, ludzie są porypani. Zobacz, zobacz to. Już ktoś powie, że to Dark Souls. Rozumiesz? Bo jest roll i się pije potki. I to jest problem. Zostałem oszukany. Oszukany. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!